dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj opowiedzieć Państwu o liczebnikach. Chciałabym Państwu opowiedzieć dzisiaj nieco o liczebnikach złożonych. Ale zanim do tej opowieści przejdę, musimy sobie ustalić, jak będę dzisiaj rozumiała liczebniki złożone. Gdybym bowiem zapytała Państwa o to, co przychodzi Państwu do głowy, gdy słyszą Państwo taki termin liczebniki złożone, to najpewniej skojarzenia z jednej strony związane by były z tym, że muszą to być jakieś wyrażenia, które odnoszą się do wymiaru liczbowego, a z drugiej strony słusznie sądziliby Państwo, że muszą to być struktury składające się z kilku elementów, skoro mają być złożone. Idąc tym tropem, mogliby Państwo pomyśleć o różnych konstrukcjach liczebnikowych. Tutaj kilka przykładów na slajdzie. Nas będzie interesowała ta pierwsza grupa, na której zaraz bardziej się skupię, czyli liczebniki typu 32, 627, 103, 1051 i oczywiście wiele, wiele innych. Ale konstrukcje złożone, które zawierają liczebniki, mogą być także inne, bo przecież liczebniki ułamkowe, 2 trzecie, 3 czwarte, to także konstrukcja złożona, także odnosząca się do liczby, więc może być w jakiś sposób z tym terminem złożonego liczebnika kojarzona. Półtora raza, 5 razy, czyli takie konstrukcje mnożne, które pokazują nam wielokrotność czegoś. One także widzimy, że są dwuwyrazowe, są więc konstrukcjami, mają charakter złożony, odnoszą się do liczby. Wyrażenia po pierwsze, po drugie, które pozwalają nam porządkować naszą wypowiedź, które pozwalają utrzymywać spójność wypowiedzi, one także mają charakter liczebnikowy, a przy tym są konstrukcjami złożonymi. Po dwa, po trzy, czyli takie liczebniki dystrybutywne, które pokazują nam porcję czegoś, czy w końcu wyrażenia selektywne, co drugi, co trzeci, też widzimy nawet graficznie, że mają one charakter analityczny, czyli są strukturami złożonymi, ale jednak to nie tymi wyrażeniami będziemy się dzisiaj zajmować. Mówiąc o liczebnikach złożonych, będę się dzisiaj skupiała na tym, co zostało tutaj pogrubione na slajdzie i co znajduje się w pierwszej grupie. Liczebniki złożone to konstrukcje typu 32, 132 i możemy sobie dodawać kolejne w zapisie liczbowym cyferki, w zapisie słownym czy przy wymawianiu kolejne słowa, czyli 1132, 24132, 524132, 1524132 i tak dalej, moglibyśmy te konstrukcje jeszcze bardziej rozwijać i czynić jeszcze bardziej złożonymi. O takich liczebnikach będę dzisiaj mówiła, że są to liczebniki złożone. Ale gdyby zainteresował Państwa ten temat i zaczęli Państwo szukać informacji w różnych podręcznikach, w różnych opracowaniach językoznawczych, czy nawet wśród zapytań kierowanych do poradni internetowych, językowych poradni internetowych, mogliby się Państwo natknąć na kilka innych terminów, które właśnie także do tych liczebników się odnoszą. Te liczebniki złożone nazywane są także czasami ciągami liczebnikowymi i tutaj trzeba jeszcze dopowiedzieć, że istnieje też termin ciągi mieszane. Dlaczego mieszane? Dlatego, że oprócz liczebników pojawiają się w nich także rzeczowniki, o czym zaraz powiem. Te liczebniki złożone to także grupy liczebnikowe, to inaczej frazy liczebnikowe, zestawienia liczebnikowe, liczebniki wielowyrazowe, to taki termin, który dość często się pojawia w odniesieniu do tych liczebników, czy w końcu bardzo ogólnie konstrukcje składniowe. I rzeczywiście wielość tych terminów funkcjonuje w literaturze przedmiotu, ale dla uproszczenia będę dzisiaj mówiła o liczebnikach złożonych, mając na myśli właśnie takie struktury złożone z kilku członów liczebnikowych, ale nie tylko liczebnikowych. Już zapowiedziałam przed chwilą, że w grupie, która składa się na liczebnik złożony, mogą pojawić się rzeczowniki. I takie rzeczowniki pojawiły się już w tytule mojego wystąpienia. W liczebnikach złożonych mogą się przecież pojawić wyrazy tysiąc, milion, miliard, bilion, biliard i kolejne rzeczowniki, które są nam coraz mniej znane, bo rzadziej ich używamy, ale które odnoszą się rzeczywiście do wielokrotności tych wielkości, które zostały tutaj wskazane.
Jeżeli takie wyrazy pojawiają się w liczebnikach złożonych, pamiętajmy o tym, że są to rzeczowniki i one mają odmianę rzeczownikową, co jeszcze kilkukrotnie pojawi się w czasie dzisiejszej prezentacji. Mogliby się Państwo zastanawiać właściwie, do czego nam są potrzebne takie liczebniki złożone, czy my faktycznie tak często musimy je wypowiadać, czy nie wystarczy nam taki zapis bezpieczny za pomocą cyferek. I tutaj przychodzę Państwu z pewną podpowiedzią, w jakich sytuacjach mamy do czynienia z koniecznością słownego przedstawiania formy liczebnika złożonego. Dzisiaj coraz rzadziej, ale jeszcze nie tak dawno temu bardzo popularny sposób płacenia rachunków czy przesyłania komuś pieniędzy za pomocą przekazów pocztowych, za pomocą druków urzędowych i w różnych drukach urzędowych często jesteśmy proszeni o to, żeby słownie wpisać kwotę. Jeśli jest to kwota stosunkowo prosta, jak na przykład 100 zł, cieszymy się, nie mamy problemu, ale jeśli ta kwota jest właśnie takim liczebnikiem złożonym, wymaga to od nas pewnego wysiłku, żeby zapisać ją dobrze. I właśnie jest to pierwszy problem, o którym chciałabym Państwu powiedzieć, czyli jak właściwie słownie zapisywać te liczebniki złożone, żeby nie popełnić błędu. Zacznijmy znowu od sprawy zupełnie podstawowej, czyli zobaczmy sobie taki liczebnik złożony w izolacji. W izolacji to znaczy pozbawiony kontekstu, taki, który nie został połączony z rzeczownikiem, więc nie musimy martwić się o to, żeby dopasować go pod względem rodzaju do rzeczownika. Taka forma podstawowa, mianownikowa liczebników złożonych, proszę zobaczyć, ona ma charakter takiego łańcuszka czy kolejnych puzli, które dostawiamy do siebie, które łączymy ze sobą. Liczebnik złożony 1632 to po prostu suma wyrazów, na które składają się poszczególne rzędy tysięcy, setek, dziesiątek, jednostek. Tak? I tutaj sprawa wydaje się rzeczywiście dosyć jeszcze przyjemna, bo nie sprawia nam najczęściej problemów odczytanie czy zapisanie postaci takiego liczebnika złożonego. Ale my sobie sprawę trochę skomplikujemy, bo nie zawsze jest tak miło, że kontekst jest gdzieś tam daleko i nie musimy się nim martwić. Komplikujmy więc sprawę i zobaczmy sobie, jak to wygląda nadal w postaci mianownikowej, jeśli zróżnicujemy sobie rodzajowo rzeczowniki, które z takim liczebnikiem złożonym się łączą. W pierwszej kolumnie, w lewej kolumnie mają Państwo przykłady na połączenie takiego liczebnika z rzeczownikiem męskim osobowym. W pierwszym wersie z przykładami w nawiasie są przykłady takich rzeczowników męskich osobowych, na przykład to jest rzeczownik mężczyzna, chłopiec, kolega, czyli takie, które nazywają osoby płci męskiej w takim tradycyjnym biologicznym rozumieniu. W mianowniku mamy 1632. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Mimo że to jest forma podstawowa, łączliwość z tym rzeczownikiem męskim osobowym wymusza na nas to, że dwa ostatnie człony, które zaznaczyłam tutaj na czerwono, są odmienione. I to samo dzieje się, gdy ten rząd jednostek będziemy zmieniać, tak? Czyli 1633 mężczyzn stoi na rynku, 1634 chłopców bawi się na podwórku, 1637 kolegów pojechało na wakacje. W rodzaju męskim żywotnym, męskim nieżywotnym i nijakim, który przedstawiony jest tutaj w środkowej kolumnie, nie ma żadnego wyrazu, który jest zaznaczony na czerwono. I to jest dla nas dobra wiadomość, bo to oznacza, że jeżeli taki liczebnik złożony, cały czas mówimy o mianowniku, łączy się z rzeczownikiem, który reprezentuje poszczególne z wymienionych przeze mnie przed chwilą rodzajów, przykłady są tutaj w nawiasie wypisane, nie wymusza to na nas odmiany żadnego z członów tego liczebnika złożonego. W rodzaju żeńskim, jeśli ten liczebnik złożony zakończony jest w zapisie cyfrowym, cyferką 2,
Wymaga to od nas odmiany tego ostatniego członu, czyli 1632 kobiety stoją na rynku. Ale gdy już zwiększamy ten rząd jednostek, to tutaj ta forma zrównuje się z formami liczebnika złożonego dla rodzajów męskich żywotnego i nieżywotnego oraz dla rodzaju nijakiego, czyli 1633 psy, domy, drzewa, kobiety stoją na rynku. Dodajmy sobie coś jeszcze, bo to takie krótkie liczebniki. Rozbudujmy te liczebniki złożone. W poprzedniej tabelce mieliśmy pojedynczy tysiąc, a teraz sobie te tysiące jeszcze troszkę pomnożymy, a w ostatnim wersie dodamy sobie miliony. I co się tutaj dzieje? Proszę spojrzeć. Kiedy pojawia nam się liczba wskazująca na to, ile tysięcy kobiet, mężczyzn, chłopców i tak dalej, obiektów wymieniamy, to obecność tego liczebnika poprzedzającego słowo tysiąc powoduje, że my to słowo tysiąc musimy odmienić. Czyli w rodzaju męskim osobowym nie dość, że w dalszym ciągu konsekwentnie dwa ostatnie człony są odmieniane, to jeszcze dodatkowo na zielono zaznaczone te rzeczowniki, bo już wspomniałam przecież, że są to rzeczowniki, także podlegają odmianie. I ten rzeczownik, czy to tysiąc, czy to milion, czy to miliard, który moglibyśmy dodać, czy to bilion, trylion i tak dalej, on zawsze będzie podlegał odmianie, gdy poprzedzony jest liczbą wskazującą na to, ile tysięcy, ile milionów, ile miliardów obiektów jest wymienianych. To była postać mianownikowa, a my sobie w takim razie sprawę jeszcze bardziej utrudnijmy, chociaż już wydaje się skomplikowana, i zobaczmy, jak to się dzieje w przypadkach zależnych. Mamy przykładowe zdanie. W szkole nie było dziś kogo czego. Wymuszona jest tutaj forma dopełniacza i musimy w związku z tym ten nasz liczebnik złożony odmienić. Jeżeli mamy pojedynczy liczebnik, liczebnik, który nie jest złożony, może tak, liczebnik, który nie jest złożony, czyli mamy samą jednostkę podaną, w szkole nie było dwóch uczniów, uczennic, sprawa jest prosta. 32 uczniów, uczennic, jesteśmy dość osłuchani z takimi liczebnikami dwuwyrazowymi, one też jeszcze nie sprawiają nam kłopotów. Kłopoty zaczynają się, kiedy ten liczebnik zaczyna się rozrastać. W szkole nie było dziś 632 uczniów, uczennic, 1632, 4632, 5632 uczniów, uczennic i moglibyśmy tak dalej wymieniać. Proszę zobaczyć, że wszystkie wyrazy są zaznaczone na kolorowo. One nie są zaznaczone na kolorowo dlatego, że żywię jakieś szczególne upodobanie do tego, żeby było kolorowo na slajdzie, ale dlatego, że wszystkie człony tego liczebnika złożonego są odmieniane, kiedy wymusza to na nas kontekst. I tak mówi właśnie norma wzorcowa. Tak mówi norma wzorcowa podawana w słowniku poprawnej polszczyzny, a mianowicie, kiedy odmieniamy liczebnik złożony, wzorcowo jest odmieniać wszystkie człony, wszystkie komponenty, które składają się na ten liczebnik złożony. I dlatego one są takie trudne, dlatego że wymagają od nas pewnego wysiłku fleksyjnego, żeby zachować poprawność tej formy. Spójrzmy jeszcze na jeden przypadek. Przyglądam się komu czemu. Tym razem wymuszona jest na nas forma celownika. Przyglądam się komu czemu, jeżeli to nie jest liczebnik złożony, tylko liczebnik główny, to sprawa jest stosunkowo prosta, dwóm, wariantywnie dwu, 32, także znowu jesteśmy trochę bardziej osłuchani z takimi liczebnikami dwuwyrazowymi, łatwiej jest nam je odmieniać. Ale co się dzieje dalej? Przyglądam się 632, tysiącowi 632, 4632, 5632 uczniom, uczennicom. Znowu widzimy, że wszystkie wyrazy zaznaczone na czerwono, na zielono zaznaczam tutaj rzeczowniki, tysiąc, ale mógłby to być też milion, mógłby to być miliard, które także podlegają odmianie. No i mogliby Państwo pomyśleć, że to takie jest skomplikowane z tymi liczebnikami złożonymi i tyle się od nas wymaga, czy nie da się jakoś obejść tego systemu? Czy nie da się znaleźć jakiejś luki, żeby było poprawnie, ale żeby nie trzeba było aż tylu elementów odmieniać? Słownik poprawnej polszczyzny mówi: można.
Ze względów praktycznych, tak dosłownie mówi słownik poprawnej polszczyzny, ze względów praktycznych pewne składniki liczebników złożonych mogą nie być odmieniane. I jako przykład mamy zdanie, opowiedziałem o 1347 przygodach. Proszę zobaczyć, w nawiasie poniżej podałam rozwinięcie w takiej wzorcowej normie, gdzie mamy wszystkie człony liczebnika złożonego odmienione, tak? Czyli opowiedziałem o 1347 przygodach. Ale dopuszczalne jest, żeby tego 1300 nie odmienić. Już jest jakaś nadzieja w nas i rodzi się, że będzie łatwiej. I chcielibyśmy poznać te warunki w takim razie, jakich członów liczebnika złożonego można nie odmieniać, w jakich okolicznościach, w jakich kontekstach. I tutaj słownik poprawnej polszczyzny nie jest już tak łaskawy, ponieważ nie mówi nam, które człony mogą nie być odmieniane. Mówi nam natomiast, które muszą być obowiązkowo zawsze odmienione. Przedstawię Państwu te warunki, a Państwo sami ocenią później, czy rzeczywiście jest to ułatwienie, czy też nie. Pierwszy warunek mówi tak. Nie możemy nigdy zrezygnować z odmiany dwóch ostatnich członów liczebników złożonych. Czyli niezależnie od tego, jak bardzo jest rozbudowany ten liczebnik złożony, dwa ostatnie człony zawsze muszą być odmienione. I proszę zobaczyć przykłady. Podarowaliśmy książki 400 nieodmienione, 23 odmienione, bo to dwa ostatnie człony, bibliotekom. Podarowaliśmy książki 1400 nieodmienione, 23 bibliotekom, 23 odmienione, bo to dwa ostatnie człony. I w przykładzie poniżej podarowaliśmy książki 403 bibliotekom. Mogliby Państwo zapytać, jak to, to dlaczego tutaj rząd setek nagle też jest odmieniany? Dlatego, że ten liczebnik złożony składa się tylko z dwóch członów, a skoro mamy odmieniać dwa ostatnie człony, to w efekcie musi on być odmieniony cały. Nie jest to jedyny warunek, który nakładany jest na tę możliwość obejścia konieczności odmiany całego liczebnika złożonego. Kolejny warunek mówi tak. Nigdy nie możemy zrezygnować z odmiany liczebników oznaczających dziesiątki i jednostki niezależnie od ich miejsca. Czyli nie tylko są to te dwa ostatnie, które wskazują na faktycznie na rząd jednostek i rząd dziesiątek, ale także takie dziesiątki czy jednostki, które odnoszą się do wielokrotności tysięcy, milionów, miliardów. Proszę spojrzeć. Dowiedzieliśmy się o czterech odmienione, bo to jest jednostka, tysiącach, tysiącach odmienione, bo wymuszone zostało to przez liczebnik czterech. 567 dwa ostatnie człony obowiązkowo odmienione w skargach. W nawiasie podana forma z gwiazdką, podane rozwinięcie tego liczebnika złożonego z gwiazdką, czyli nieakceptowalne, niepoprawne. Nie możemy powiedzieć, dowiedzieliśmy się o 4500 i tylko odmienić sobie dwa ostatnie człony 67. Gdy pojawiają się dziesiątki, gdy pojawiają się jednostki, musi tutaj być niezależnie od ich miejsca w liczebniku ten wyraz odmieniony. I gdyby się Państwo temu przykładowi przyjrzeli, zapytaliby mnie Państwo, no dobrze, wszystko nam się zgadza z regułami, ale to po co to 500 jest odmienione, dlaczego ono jest odmienione, skoro nie są to dwa ostatnie wyrazy i skoro nie jest to rząd jednostek ani dziesiątek. I tutaj wchodzi nam trzecia reguła. Oj, przesunęło się kółeczko, ale widzą Państwo, że to kółeczko jest zatoczone wokół wyrazu 500. Trzecia reguła mówi nam, każdy składnik znajdujący się po składniku deklinowanym, czyli odmienionym, także wymaga odmiany. I pozostawiam Państwa na zakończenie tej kwestii, bo jeszcze o innych będziemy mówić, z refleksją i z pytaniem. Jak więc jest łatwiej? Czy nie łatwiej byłoby zachować normę wzorcową i odmieniać wszystkie człony liczebnika złożonego? Czy też tak bardzo zależy nam zawsze na tym, żeby trochę zmniejszyć ten nasz trud, wysiłek fleksyjny związany z odmianą i czy warto zapamiętywać te wszystkie drobne reguły? One być może w niektórych kontekstach rzeczywiście mogą nam ułatwić takie wypowiadanie czy zapisywanie liczebników złożonych, ale wymagają od nas też pewnego trudu zapamiętania aż trzech reguł. Co jeszcze trudnego w liczebnikach złożonych?
Proszę zobaczyć, to przykładowy zrzut ekranu z poradni językowej, akurat z Uniwersytetu Łódzkiego, ale w różnych poradniach językowych takie pytania się powtarzają. Internauta zapytał, która z podanych form jest prawidłowa? Podartych zostało czy podarte zostały? I tutaj pojawia się liczebnik złożony, odnoszący się do kart do głosowania. No właśnie, to jest druga grupa problemów. Jak dopasować czasownik do liczebnika złożonego? Proszę spojrzeć. Mamy przykłady 1124 uczniów czy też 2125 uczniów. Mamy do tego dopasować czasownik wyjechać w czasie przeszłym, który kończy, gdzie zdanie kończy się określeniem na wakacje. I tutaj reguła szczęśliwie dla nas jest dość prosta. Proszę spojrzeć. 1124 uczniów wyjechało na wakacje, tak jak 4 uczniów wyjechało na wakacje. 2125 uczniów wyjechało na wakacje, tak jak 5 uczniów wyjechało na wakacje. Kiedy próbujemy dopasować formę czasownika do liczebnika złożonego, który poprzedza rzeczownik, kierujemy się zawsze ostatnim członem tego liczebnika złożonego. I to nam bardzo ułatwia odpowiednią odmianę tego czasownika. Proszę spojrzeć na inne przykłady. 4315 uczennic wyjechało na wakacje, tak jak 15 uczennic wyjechało na wakacje. Patrzymy na ostatni człon tego liczebnika złożonego. Tutaj akurat nie odnosi się on do jednostek, tylko pokazuje nam cały rząd 15, ale zawsze kierujemy się tym ostatnim. 1 362 264 uczennice wyjechały na wakacje, tak samo jak 4 uczennice wyjechały na wakacje. Wracając więc do zaniepokojonego internauty, który pytał o to, jak to jest z tymi kartami do głosowania, uzyskał on w tej poradni odpowiedź i ja tę odpowiedź skracam, podając Państwu tylko zdanie, które jest poprawne. Podarte zostały 25 164 karty do głosowania, tak jakby podarte zostały tylko 4 karty. W tytule mojego wystąpienia, oprócz tego, że będę mówiła o tysiącach, o milionach, o liczebnikach złożonych, o których cały czas Państwu opowiadam, mieli Państwo jeszcze także podpowiedź, że będę mówiła o liczebnikach złożonych z członem 1, a dotychczas bardzo skrzętnie unikałam takich przykładów i żaden z tych liczebników złożonych nie kończył się członem 1. W takim razie na zakończenie mojego wykładu przejdźmy jeszcze do tej jednej nomen omen kwestii. Proszę spojrzeć. Mamy tutaj tabelę, która zawiera zdania z liczebnikami złożonymi, które zakończone są na 1, odmienionymi w różnych przypadkach. 1241 mężczyzn znajduje się na rynku. Mężczyzna, przypominam, rodzaj męskoosobowy, wymaga od nas ten rodzaj męskoosobowy, żebyśmy odmienili 241 mężczyzn. 1241 kobiet, rodzaj żeński, kotów, rodzaj męski żywotny, samochodów, rodzaj męski nieżywotny, stoisk, rodzaj nijaki, znajduje się na rynku. Spójrzmy na dopełniacz. 1241 i już niezależnie od rodzaju, ten liczebnik dobrze łączy się, liczebnik złożony dobrze jest odmieniony, dopasowany do rzeczowników niezależnie od rodzaju. Mężczyzn, kobiet, kotów, samochodów, stoisk nie ma na rynku. Już nam się to zaczyna podobać, tak? Spójrzmy na celownik. Przyglądam się 1241 mężczyznom, kobietom, kotom, samochodom, stoiskom. I jeszcze narzędnik sobie dorzućmy. Interesuje się 1241 mężczyznami, kobietami, kotami, samochodami, stoiskami. Co się tutaj wydarzyło? Proszę zobaczyć, że niezależnie od przypadka gramatycznego, w którym odmieniamy ten nasz liczebnik złożony, jeden, który kończy nam liczebnik złożony, każdorazowo pozostaje w nieodmienionej, w podstawowej formie. To jest wreszcie jakaś reguła, która pozwala nam odetchnąć i pozwala nam na odrobinę rozluźnienia w tej konieczności odmiany. A mianowicie, jeżeli liczebnik złożony kończy się
liczebnikiem 1, to niezależnie od rodzaju gramatycznego rzeczownika, który się z nim łączy i niezależnie od przypadka gramatycznego, w którym ten liczebnik złożony jest odmieniany, jeden pozostaje zawsze członem nieodmiennym. I to na tle tych wszystkich reguł, o których Państwu opowiadałam, wydaje się już reguła całkiem przyjemna. Zmierzając więc do podsumowania mojego wystąpienia, chciałabym Państwa pozostawić z trzema najważniejszymi regułami dotyczącymi liczebników złożonych. Pierwsza reguła, która mówi wzorcowo, odmieniajmy wszystkie człony liczebników złożonych. Mogą się Państwo zdecydować na ten wariant z zapamiętywaniem trzech reguł, które pozwalają nam ominąć odmiany w określonych kontekstach, ale tak jak zaznaczyłam, to już jest Państwa wybór, to jest taka wersja dla ambitnych, jeśli chcą Państwo zapamiętywać więcej reguł. Wzorcowo odmieniajmy wszystkie człony liczebników złożonych. Druga reguła, która mówi nam o tym, że jeśli łączymy liczebnik złożony z rzeczownikiem, po którym następuje czasownik, kierujmy się ostatnim członem tego liczebnika złożonego i w ten sposób dobrze dopasujemy formę czasownika. I trzecia reguła, o której mówiłam na samym końcu, jeśli liczebnik złożony zakończony jest członem 1, to wtedy szczęśliwie dla nas ten człon 1 nie odmienia się niezależnie od przypadka gramatycznego i niezależnie od rodzaju. Bardzo dziękuję Państwu za możliwość opowiedzenia o liczebniku złożonym.